10 państw, w których dziś stacjonują polscy żołnierze. Operacje pokojowe to operacje wojskowe zapobiegania, ograniczania, łagodzenia i zakańczania działań wojennych między państwami albo wewnątrz państwa poprzez interwencję strony trzeciej na rzecz pokoju, zorganizowaną i kierowaną przez organizację międzynarodową przy użyciu personelu wojskowego, policyjnego i cywilnego do przywrócenia i utrzymania pokoju. Ja będę mówić właśnie o tych trzech rodzajach personelu, także nie wszyscy będą żołnierzami. Niektórzy będą. Cywilnymi, pracownikami wojska czy innej organizacji. Mogą to być oczywiście misje obserwacyjne czyli żołnierze sobie siedzą i się nie wychylają, mogą być misje humanitarne czyli pomoc medyczna i żywnościowa głównie są misje rozjemcze czyli żołnierze wpadają i spuszczają od stronom konfliktu, no i są misje stabilizacyjne czyli takie pod kątem bezpieczeństwa wewnętrznego. Dziś przedstawię Wam 10 miejsc, gdzie znajdują się polscy żołnierze w ramach misji pokojowych. Zaznaczam, że sytuacja cały czas się zmienia, więc w momencie, w którym to oglądacie, sprawa może być już nieaktualna. Zaznaczam, że do 2001 roku znajduje się dwóch obserwatorów wojskowych na Półwyspie Koreańskim, ale jest to komisja, więc ich pomijam. Informacje pochodzą głównie ze stron informacyjnych ONZ. Prawdopodobne jest, że informacje od kilku lat mogą się nie zgadzać, więc powiedzmy, że jest to na 100% aktualne na rok, dajmy na to 2017, a bardzo prawdopodobne, że nadal jest aktualne, ale nie jest to pewne. Wielka Brytania, unitarne państwo wyspiarskie w Europie Zachodniej, w skład Wielkiej Brytanii zalicza się Anglia, Walia i Szkocja. Położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna, leżąca na północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem Irlandią. W ramach policyjnej misji zagranicznej do Wielkiej Brytanii trafiło dwóch polskich żołnierzy. Jest to operacja Atalanta, antypiracka operacja morska i wojskowa Unii Europejskiej rozpoczęta 8 grudnia 2008 roku w wybrzeżu Somalii. Priorytetem operacji jest ochrona statków na tamtejszych akwenach przed somalijskimi piratami. Jest to pierwsza operacja Unii Europejskiej na morzu. W skład kontyngentu wchodzi Europejska Flota Powietrzno-Morska, sześć okrętów wojennych oraz trzy samoloty z ośmiu krajów Unii Europejskiej. Dowódcą misji został brytyjski wiceadmirał Philip Jones, natomiast na kwaterę główną operacji wybrano Northwood na brytyjskim wybrzeżu. Okręty unijne mogą używać ognia. Schwytani piraci są stawiani przed sądem państwa, którego siły ich schwytały. W ramach operacji działają głównie okręty hiszpańskie, niemieckie, francuskie, greckie, norweskie, włoskie i szwedzkie oraz samoloty hiszpańskie, niemieckie i francuskie. Ukraina, państwo unitarne położone w Europie Wschodniej, graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Trwa tam wojna w Donbasie. Jest to konflikt zbrojny pomiędzy prorosyjskimi separatystami ze wschodu Ukrainy oraz wspierającą ich Federacją Rosyjską, a siłami wiernymi i legalnym władzom Ukrainy. Strona rosyjska przedstawia konflikt jako ko zbrojne wystąpienie prorosyjskich separatystów. Na wschodzie Ukrainy, pomijając swoje militarne zaangażowanie, w ramach operacji OSCE, czyli Special Monitoring Mission to Ukraine, znajduje się na Ukrainie polski obserwator. Sudan Południowy, afrykańskie państwo ze stolicą w Dżubie, powstałe 9 lipca 2011 roku w wyniku odłączenia się od Sudanu na mocy porozumienia rządu sudańskiego z Ludową armią wyzwolenia Sudanu, które zakończyło drugą wojnę domową w Sudanie, najdłuższą wojnę domową w Afryce. Sudan Południowy to jedno z państw o najgorszych wskaźnikach zdrowotnych społeczeństwa. Umieralność dzieci do lat 5 wynosi 112 na 1000, natomiast umieralność rodzących matek wynosi 2053 na 100 tysięcy. Żywych urodzeń i jest najwyższa spośród wszystkich państw. W lutym 2017 roku ONZ ogłosiło na części terytorium najwyższy piąty stopień zagrożenia głodem w ramach misji UNIMIS, czyli United Nations Mission in South Sudan. W Sudanie Południowym znajduje się dwóch polskich obserwatorów. Demokratyczna Republika Konga, drugie co do wielkości państwo Afryki położone w jej środkowej części w dorzeczu rzeki Kongo, u której uścia posiada 37 km dostępu do Oceanu Atlantyckiego. Nazwa oznaczająca myśliwy pochodzi od ludu Bakongo. Sytuacja ludności cywilnej jest bardzo dramatyczna. Według raportu organizacji Oxfam, która zajmuje się ochroną praw człowieka, są tam ponad 2 miliony uchodźców, z czego 50% ze wschodu, około 37% ludności, około 18,5 miliona ludzi nie ma dostępu do jakiejkolwiek pomocy lekarskiej. Misja ustanowiona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w 1999 roku nazywa się Mondusko. Mandat MONUSCO obejmuje ustanowienie i utrzymanie stałego kontaktu z centrami dowodzenia wszystkich sił zbrojnych, zebranie i weryfikacja informacji o wszystkich miejscowych siłach zbrojnych, utrzymanie stanu zawieszenia walk, rozdzielenie i przemieszczenie na odpowiednie pozycje sił zbrojnych poszczególnych stron konfliktu, rozmowy ze stronami konfliktu, współpracę z międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi, zapewnienie pomocy w działaniach humanitarnych i nadzorowanie, koordynację działalności Agencji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga oraz oraz prowadzenie działań mających na celu eliminację min. Jak widzicie niezwykle trudna i potrzebna jest ta operacja, w ramach której stacjonuje w Kongo trzech polskich obserwatorów. Gruzja, państwo położone na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Południowym, graniczy na północy z Rosją, na południu z Armenią i Turcją, a na wschodzie z za Azerbejdżanem. Zachodnią granicę kraju wyznacza wybrzeże Morza Czarnego. Stolicą Gruzji jest Tbilisi, przy czym od 2012 roku siedzibą parlamentu jest... Kutaisi, lubię tę nazwę. Funkcjonuje tam misja obserwacyjna Unii Europejskiej, w ramach której obecni są przedstawiciele aż 24 państw. Celem misji jest obserwowanie w rejonach Gruzji okupowanych przez Rosjan przebiegu realizacji planu pokojowego z 2008 roku uzgodnionego przez prezydenturę francuską Unii Europejskiej z prezydentem Rosji. Generalny cel misji zawiera się w czterech zadaniach: stabilizacja, normalizacja, budowa zaufania i Bieżące informowanie Unii Europejskiej o stanie rzeczy w obserwowanych rejonach. Funkcjonuje tam 15 obserwatorów z Polski. Liberia. Państwo położone w Afryce Zachodniej sąsiaduje z Gwineą, Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Sierra Leone. Sytuacja gospodarcza i polityczna tego kraju jest nadal niestabilna, co jest skutkiem przewrotów wojskowych i dwóch wojen domowych. UNMIL to operacja pokojowa ONZ prowadzona w Liberii od 2003 roku. Została powołana do życia na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jej najważniejsze zadania to nadzorowanie przestrzegania zawieszenia broni, zapewnienie bezpieczeństwa i wspieranie reform, w tym odbudowującym się po wieloletnich Wojnie Domowej Kraju. Według stanu na 31 marca 2007 roku misja liczy około 13 850 żołnierzy i 214 obserwatorów wojskowych i 1200 policjantów. Polskich obserwatorów jest tam dwóch. Wybrzeże Kości Słoniowej, państwo w Afryce Zachodniej położone na północnym wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej nad Oceanem Atlantyckim, graniczy na północy z Mali i Burkina Faso, na południowym zachodzie z Liberią, na północnym zachodzie z Gwineą, a na wschodzie z Ganą. Na stosunkowo dużej powierzchni kraju, wynoszącej 322 000 km kwadratowych, żyją przedstawiciele ponad 60 różnych grup etnicznych, należących do trzech afrykańskich rodzin językowych. Pod względem wyznaniowym w wybrzeżu kości słoniowej występuje duże zróżnicowanie. UNOCI to misja pokojowa ONZ działająca na terytorium Wybrzeża Kości Słoniowej. Została powołana do życia rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ w 2004 roku. Głównym zadaniem personelu operacji jest nadzorowanie implementacji porozumienia pokojowego między rządem Wybrzeża a rebeliantami z północy kraju podpisanego w styczniu 2003 roku. Na liście biorących w niej udział kraju znajduje się 41 państw, w tym Polska. Misja obserwacyjna obejmuje dwóch polskich obserwatorów. Bośnia i Hercegowina, państwo federacyjne ze stolicą w Sarajewie położone w południowo-wschodniej Europie na Półwyspie Bałkańskim, graniczy na północy, zachodzie i południu z Chorwacją, na wschodzie z Serbią, a na południowym wschodzie z Czarnogórą. Od południowego zachodu ma dostęp do Morza Adriatyckiego. Trwa tam misja EUFOR. Misją aktualnie kieruje Hiszpania. Celem misji jest ochrona granic państwa. Aktualnie szacuje się, że przebywa tam 50 polskich żołnierzy, choć jeszcze w 2005 roku było ich 500. Kosowo, terytorium sporne w południowej Europie ze stolicą w Pristinie i państwo częściowo uznawane na arenie międzynarodowej, które ogłosiło swoją niepodległość w 2008 roku. Kraj ten jest uznawany przez 111 ze 193 państw ONZ, 23 z 28 Unii Europejskiej i 24 z 29 NATO. Działa tam Kosowo Force, czyli Międzynarodowe Siły Pokojowe NATO. Trwająca do dziś, rozpoczęta w 1999 roku misja, której celem jest stworzenie i utrzymanie warunków umożliwiających bez Bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców Kosowa w miejscu ich zamieszkania oraz powstrzymanie odradzania się konfliktu w terenie Kosowa. W ramach polskiego kontyngentu wojskowego funkcjonuje tam 230 żołnierzy, choć jeszcze w 1999 roku było ich aż 800. Afganistan, państwo śródlądowe położone w Azji Południowej ze stolicą w Kabulu. Po wycofaniu się Sowietów doszło do stopniowej islamizacji kraju. Konstytucja z 1990 roku deklarowała, że Afganistan jest państwem islamskim i ostatecznie zlikwidowano z niego odniesienia do myśli lewicowej. Operacja Resolute Support to operacja wojskowa państw członkowskich organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na rzecz Islamskiej Republiki Afganistanu. Misja ma charakter szkoleniowy, doradczy i pomocowy. Siły w niej uczestniczące nie biorą udziału w zadaniach zwalczaniu rebeliantów ani operacjach antynarkotykowych. Głównym celem misji jest przygotowanie dowództw afgańskich sił bezpieczeństwa instytucji podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do kierowania oraz zarządzania w sposób umożliwiający. Zapewnienie bezpieczeństwa w Afganistanie biorą w niej udział żołnierze i personel cywilny z 39 państw w liczbie 12 930 osób, w tym z Polski, w liczbie 198 żołnierzy. To właśnie w tych szkoleniach brali tam udział żołnierze Gromu.